Cześć, dzisiaj mam film o ambitnerze Grundiga, ale zanim nie rozpocznę, chciałem wam pokazać pewną rzecz. Mianowicie to jest paczka, która przyszła do mnie tą firmą. Nie będę ukrywał, że to jest ta firma, jest to FedEx. Tutaj jest uszkodzenie. Widzicie, taki zgnieciony papier. Już wam opowiadam, jak stało się, że ta paczka jest zgnieciona. Ja mieszkam w domku jednorodzinnym. Dzwoni do mnie kurier i mówi, że przywiózł do mnie paczkę. Ja mówię, no to proszę dzwonić, jesteś w domu. Nie, no najwidoczniej nikogo nie ma. Pierwszy arogancki kurier. Zamiast użyć dzwonka przy furtce, użył telefonu, żeby do mnie zadzwonić, bo nikt nie wyszedł na dźwięk samochodu. Druga rzecz, w domu były dwie osoby, które spokojnie mogły tę paczkę odebrać. I był pies, który reaguje na każdy dzwonek. Ktokolwiek zadzwoni, pies od razu zaczyna szczekać, zrywa się i tak dalej. Więc nie było możliwości przeoczenia dzwonka od pana kuriera. Mimo to w arogancki i bezczelny sposób pan kurier stwierdził, że nikogo w domu nie ma, nikt nie wychodzi. Dzwoni do mnie, że paczkę ma do odbioru. Ja mówię, dobrze, niech pan poczeka, zadzwonię do domu, ja powiem, żeby ktoś wyszedł i to będzie minuta. I nie upłynęła minuta, pana pod furtką już nie było. A paczka? Paczka znalazła się na kostce brukowanej. Przerzucona przez płot. I to jest właśnie to. Ja nie wiem, czy naprawdę tak wiele inteligencji wymaga, nie wiem, dostarczanie paczek. Ja wiem, że ci ludzie się spieszą, ale 2 minuty pod furtką powinni sobie wyliczyć. Obliczyć to w planie dnia. To nie jest mieszkanie w bloku, gdzie dzwonek i już ktoś stoi pod drzwiami. Tutaj trzeba zrobić 150 metrów od drzwi do furtki. Bo trzeba pokonać drogę przez ogród. Naprawdę składam skargę. Naprawdę ta firma przeszła dzisiaj, nie wiem, swoje możliwości. Nie polecam. Naprawdę nie polecam. Niestety, gdybym złożył reklamację, dowiedziałbym się, że paczka była niewłaściwie zapakowana i odszkodowania z tego tytułu się nie należy. Żadna kwota. Zaraz to rozpakuję i zobaczę, czy jest całe. Tak więc reklamacji nie mogę złożyć, ponieważ paczkę należy rozpakować w obecności kuriera, jeżeli jest uszkodzona. A jest uszkodzona obudowa tego amplitunera. Widać, tu uderzyło w tym miejscu i całość się przegięła. No niestety właściciel będzie musiał ponieść konsekwencje swojego słabego opakowania. No bardzo mi przykro. Pamiętajcie o tym, żeby pakować w odpowiedni sposób paczki. Najlepiej to obłożyć stropianem. To jest wytrzymały materiał, on przyjmie na siebie całe uderzenie. No niestety, piszę skargę. Kurier uciekł, wrzucił paczkę przez płot. I jeszcze mało tego, uszkodził urządzenie fizycznie. I tak jak w przeszłości miałem wiele nieprzyjemnych sytuacji z firmą, która obsługuje paczkomaty, tak teraz nie mogę narzekać. Paczka bardzo ładnie zapakowana, tu już jej oczywiście zacząłem ciąć. Ale no to nie ma żadnych uszkodzeń. Bardzo dobrze widać, zaopiekował się kurier tą paczką. Także zaraz ją rozpakuję. Ale właścicielowi tego urządzenia należy się nagana. Żadnego wypełniacza, tylko karton. Miejmy nadzieję, że jednak kurier łaskawie potraktował tę paczuszkę. Na szczęście nie ma tutaj widocznych wgnieceń. Tutaj jest tylko jakieś zabrudzenie. Brak gałeczki, to wiem, że był taki... Nie widać, żeby ta obudowa była w jakiś sposób poturbowana czy pognieciona. Ona jest po prostu tak zmontowana. Także będzie film z tego. I tamtego urządzenia, to jest drugie urządzenie, które aktualnie mam na warsztacie, więc będę je robił oba od razu. O. Działa tu coś. Dobra. Wróćmy jednak do urządzenia, które przed chwilą rozpakowałem, a ten RFT zostawmy na później. Cześć. To urządzenie, które tu widzicie, to jest to urządzenie pod marką Grundig, amplituner, czy tam radioodbiornik, nazywa się R301. Mamy wewnętrzny tuner,
wejście wideo aux, tape, phono, CD. Niestety nie mam pilota do niego. Tu mamy obsługę radia FM, regulację barwy dźwięku i balansu, głośności. I tu przycisk zasilania. Nie wiem, czy to urządzenie działa. O, głośniki. Nie wiem, czy to urządzenie działa, bo jeszcze go nie uruchamiałem. Tutaj mamy czujkę od pilota. Nie wiem, jakiego typu pilot jest, ale prawdopodobnie może być w systemie Philipsa. To mamy z tyłu tego urządzenia zestaw wejść-wyjść. Tutaj mamy RC Bus, czyli do komunikacji po kablu do urządzeń peryferyjnych, antena i to jest AM-y, a FM-y są tutaj, czyli UKF. No i mamy odłączane wzmacniaczem gniazdka, maksymalny pobór mocy 100 W, czyli możemy podłączyć tutaj odtwarzacz, magnetofon, gramofon, bo mamy wejście na gramofon. Ta żarówka jest w szeregu z obwodem pierwotnym z transformatora wzmacniacza. Klawisz mam wyłączony. Załączam sobie tutaj. Obserwuję mierniki. 0 V. Zmieńmy zakres. Zmieńmy zakres. No i prawdopodobnie działa ten wzmacniacz. Ale nie działa tu. Jestem bardzo mile zaskoczony. Myślałem, że będą tutaj esteki. A mamy tranzystory. Bardzo miłe ze strony Grundiga, że nie poszedł po łatwiźnie jak nasza Diora, wrzucając esteki w jednym ze wzmacniaczy. Tam 502 chyba seria to była. Nie pamiętam. Tam mamy przesuniętą płytkę. Nie wiem, czy to jest gniazdko wyłączone. Wyłączone. Nie wiem, czy to jest tak celowo. Chyba celowo. Albo problem z gniazdkiem słuchawkowym. Ok, taśmy. Bardzo łatwo to się porozpina. Trzeba sobie zrobić trochę zdjęć, żeby usunąć ten tuner radiowy. No ale ten montaż będzie prosty. To można te taśmy sobie potem pooznaczać. Tutaj będę mieć numer gniazda. Na taśmie można napisać albo nakleić na przykład taśmę papierową i napisać na niej 4A. Zaraz to pousuwam, ale jeszcze wcześniej podłączę głośniki testowe i sprawdzę, czy to działa. Podłączyłem. Ustawiłem sobie wejście fono, czyli wzmacniacz działa, ale tuner nie chce. Nic nie słychać. O, w taki sposób, że samorządy super, nie dostają wprost. Żarówka poleciała albo wyświetlacz. Proces wygląda nieco inaczej. Samorządy dostają i nawet nie trzeszczy potencjometr. Ta wartość dofinansowania wypłacana jest samorządom w przypadku projektów krótkich do 12 miesięcy dopiero po wykonaniu inwestycji. Wiecie co, to będzie tylko może być wypłacana typowa konserwacja. Wszędzie w montażu mamy torksy, tu mamy T6, w związku z czym no, trzeba wymienić końcówkę. Wcześniej mieliśmy inny, nie lubię takich zmian śrubek, ale cóż. Mam prawie cały front panel zdjęty, tylko po to, żeby odkręcić go i zobaczyć, co z żarówką. Czy to wyświetlacz się zepsuł, czy żarówka? Myślałem, że uda mi się usunąć wszystkie przewody i chciałem już chwalić, ale niestety tutaj jest jakiś przewód, który tam jest na stałe podłączony i nie wiadomo, po co na stałe jest podłączony. Więc tu nawet wtyczki nie ma, trzeba to wylutować, żeby można było popracować z tą płytką. Wylutowałem żarówki, dałem jakieś tam małe napięcie, 5 V. Jest to? To jest to. I żaróweczki świecą. Przynajmniej jedna, zaraz sprawdzę drugą. Druga także świeci. Myślę, że jest problem z napięciem.
albo bezpiecznik padł, albo coś innego, dlatego nie mamy napięcia na żarówkach. Muszą albo jakiś rezystor, nie wiem, trudno mi zobaczyć w tej chwili tak po płytce, ale skoro żarówki działają, to jestem dobrej myśli. Wydrukowałem schemat, bo sam przyznaję, że filmowanie z ekranu komputera z tym migoczącym obrazem jest uciążliwe i dla mnie, i dla was. I co z tymi żarówkami? Tu jest żaróweczka. Tu jest żaróweczka. I one są załączane przez ten tranzystor. I B napięcie idzie sobie stąd. Ale skoro tuner nam działa, to te to napięcie tutaj powinniśmy mieć, nie? Poza tym tu mamy coś takiego jak Power LED Board. I to są jakieś trzy diodki, które są tutaj i one świecą. Już sprawdziłem, gdzie to tam jest. To jest to. W związku z czym to napięcie tutaj mamy. Problem jest z tym złączem. Albo bo tutaj masę mamy, albo mamy problem z tym tranzystorem. Czy naprawdę mamy problem z tym tranzystorem, albo z rezystorami tutaj, będziemy musieli teraz sprawdzić i pomierzyć. Więc ja się zabieram za mierzenie, a o wynikach was poinformuję. Na razie sprawdziłem rezystory. Mamy pewne odstępstwo 491 zamiast 2 przy 0,7. Jak mamy na schemacie 2,7 ma 1 kilo. Ale to na razie zostawiam. Montuję z powrotem rezystory i sprawdzę tranzystory. Wstępnie to sprawdzałem ohmometrem i był sprawny. Ten drugi też mam. Po sprawdzeniu go ohmometrem jeszcze go nie wylutowywałem. I też jest sprawny, ale ja dla zasady wrzucę do miernika. No i potwierdza się, jest sprawny. Także muszę połączyć te wszystkie przewody i sprawdzić, czy mamy to napięcie. Trochę mi się tak niezręcznie będzie pracowało z rozmontowaną tą płytą. Nie lubię takich rzeczy, no ale cóż. Jak jest przymocowane do front panelu, to trzeba to tak trochę w jakiś tam sposób zabezpieczyć, żeby mi się nic nie zwarło i spróbować pomierzyć te napięcia. I dowiedzieć się, dlaczego nam światło nie świeci tutaj. Doprawdy nie wiem, co spowodowało to, że tu ruszałem tym rezystorem, podlutowałem go trochę i ruszyło. Dobrze, to teraz muszę się zaznajomić z tym panelem przednim, gdzie tu mamy tuning. Dobra, już nie przesadzaj. Aha, już wiem. Żeby nam działało, musimy chociaż małą antenkę podłączyć, nie? Dobrze. Jest. Przyjaciół Radia Maria z parafii świętego Wawrzyńca z Kutna. Jest ok. Tak. A w imieniu kto telefonuje? Super. No, witam. Działa. Przełączyłem się na te głośniki już. Tamten jest taki do spalenia. Serdecznie zapraszamy. I oba głośniki tak, ładnie działają. Dobrego życzenia. Zapraszamy serdecznie. A, do potencjometrów się nie mogę dobrać, żeby sprawdzić lewo, prawo i barwę. Teraz muszę to przymocować i zobaczymy, czy będzie wszystko grało. Tutaj mam gniazdo sławkowe, na razie tak będzie wisieć, bo do kontroli tylko złożyłem to. Tak, buczy. I to dosyć sporo. Dlatego, że mam niepodpięte. O, jak fajnie. Nie wiem, czy to działa tak. Idealnie się wstraja. Tak, idealnie się wstroił. Tutaj. Zobaczmy jeszcze inne stacje. Czy w ogóle warto ten grzebać w tym tunerze. Dobrze. Idealnie. Too Much Love Will Kill You również tam się pojawi. Ale trójka. Na nieco inną audycję, myślę, że jeszcze będzie okazja, by nawet ładnie brzmi to. Będzie nielubiane przeze mnie radio.
Może bądź, że ktoś jedzie w góry. Możliwe też, że może nie... A kiedyś bardzo je lubiłem z Krakowa. Zobaczcie, to jest lokal. Jak na tym kawałku tam krokodyla ten odbiera mi stację. Zapomniałem się znowu, że mam muzyki nie podawać. Super. Jeszcze znalazłem wiele ciekawych rzeczy dotyczących w układzie wzmacniacza. Za chwilę wam pokażę, tylko muszę przenieść pliki z karty, bo mi się kończy pojemność. Mam tylko 2 minuty jeszcze nagrywania, więc przeniosę to. Nawet jutro mogę się zająć tym wzmacniaczem, bo już jest dosyć późno. No i dzisiaj już nie będziemy grzebać. Dobra, znalazłem te klawisze, one są tu trochę wyżej. Auto średnie fale ma w tym samych częstotliwościach, co niedawno naprawione przeze mnie Sony STR 6036. No widać, jak przebiega cały zakres. No to i tu mamy klawisz i spoko. Przechodzimy na długie. Może coś znajdzie na tych długich. Niestety nawet na kawałku kabelka nie znalazł. Dobrze, wróćmy do FM-ów, czyli UKF-u. Tu mamy funkcję mono, też ładnie działa. Dalej mamy auto manual, no i zapis. Czyli fajnie. A jeszcze zapomniałem o tym, tu jest klawisz loudness, że panel jest trochę wysunięty, no więc nie mogę go wcisnąć. W pełni sprawne, szkoda, że nie ma pilota. Pilot można kupić, zamiennik jakiś. Ten, który jest tutaj, układ wykonawczy do pilota, to jest układ scalony 50, 520, coś, nie pamiętam już, w wersji 181. Niestety jest niedostępny. Gdyby był dostępny, bym zrobił pilota. Początkowo myślałem, że to jest przekaźnik do zespołów głośnikowych, ale nie. Ładnie bum bum robi. Podczas włączania i wyłączenia, to jest przekaźnik do odłączania tych gniazd sieciowych z tyłu. Dobrze, zrobimy przegląd ogólny, wymienimy pastę pod tranzystorami, żeby to ładnie, sprawnie działało. Tu jest fajne zabezpieczenie. Jak widzicie, to robi nam muting tranzystorami, żeby końcówkę mocy wyłączyć. Tutaj mamy także tranzystory zabezpieczające. Chcę pochwalić, bo i mamy źródła, i lustro, sterowanie prądem spoczynkowym, tranzystory komplementarne, a nie quasi-komplementarne, więc jest co pochwalić. W nocy z 8 na 9 lipca 2021 roku nad moją miejscowością przeszła burza. Ja mam zwyczaj wyłączać takie tam zabezpieczenia. Jak mnie nie ma tutaj w warsztacie. Miałem tu blaszaka, czyli komputer PC podłączony do gniazda. Musiałem coś zgrać na ten komputer i wiecie, tu odłączam fazę. To jest teoretycznie dobre zabezpieczenie, ale tylko teoretycznie. Okazało się, że było jakieś ładowanie elektryczne, spowodowało uszkodzenie mojego komputera. Padła płyta główna, padł procesor, pamięć i dysk twardy, co mnie bardzo mocno rozczarowało. Straty jakieś 1800 zł. Niestety też nie mam materiału wideo, które nagrałem. A szkoda, bo magnetofon ZK-146 prawie był na ukończeniu na tym filmie. Może uda mi się dysk naprawić. Trudno mi powiedzieć. Nawet nie wiem, czy to warto uzyskiwać dane. Zobaczymy, co się da zrobić. Może gdzieś na jakichś innych dyskach mam jakieś kopie zapasowe. Także jeżeli was nie ma w domu, dobrze jest wyłączyć tę wtyczkę. Ja mam sieć z dwuprzewodowej, gdzie tam mamy fazę i przewód ochronno-neutralny, rozdzieloną na sieć, gdzie mamy przewód sieciowy, ochronny i neutralny, czyli tam PE oraz przewód N. Niestety to też nie spowodowało jakiegoś tam zabezpieczenia przed uszkodzeniem płyty głównej. Nawet sprawdzenie, tam mamy zasilacz ATX,
Nawet sprawdzenie zasilaczem ATX, takim innym, słabszym trochę, nie uruchomiło mi płyty głównej. No trudno. Wróćmy do tego tutaj urządzenia. Żeby je wyczyścić, muszę pozdejmować parę rzeczy, czyli rozmontować je, odkurzyć, sprawdzić kondycję paru elementów, usunąć takie niespodzianki w postaci kleju, złożyć i myślę, że to będzie cały serwis. Szkoda, że nie mam pilota do tego urządzenia. Można go kupić za 100 zł, czy tam trochę mniej. Nie wiem, dlaczego ci ludzie sprzedający takie piloty myślą, że to nie wiadomo jakie ekstra urządzenia. Tu jest pilot RC02 czy RC2 Grundiga do sterowania tymi funkcjami, które tu mamy na panelu. Co prawda są one zdublowane na panelu, to co mamy dostęp z pilota, plus tam obsługa chyba odtwarzacza kompaktowego i magnetofonu. No ale wiecie, dobrze jest mieć taki pilocik, skoro mamy sterowanie silnikiem. Okej, dosyć ględzenia, mam taki trochę nastrój zrzędliwy z powodu tego komputera, ale zajmijmy się tym amplitunerem, rozbierzmy to wszystko. A tu mamy receiver napisane, czyli radiobiornik. Rozbierzmy to wszystko i umyjmy. Zanim jeszcze nie zajmę się konserwacją, tu mam takie urządzenie, które kiedyś już było na kanale. Ono przez cały czas pracuje, tylko zegar jest nieustawiony i to urządzenie było przez cały czas pod siecią. I to się nie zepsuło. Tylko padł komputer. Zastanawiało mnie, gdzie jest podtrzymanie pamięci, ale tak patrzę na te przewody tutaj. One są przylutowane do tego pudełeczka. No i prawdopodobnie podtrzymanie pamięci jest w tym pojemniku. Co mnie irytuje, to różne rozmiary tych torksów. Tu mamy inny rozmiar, tu jest T3, tu mamy T8, tu mieliśmy T7, na obudowie tutaj mieliśmy T9, także no, nie lubię takiego mieszania. Co cieszy, to że blaszki są czyste, czyli ktoś dbał o to radio, z wyjątkiem tutaj tego panelu górnego, takie porysowane. Znalazłem jakieś połamane elementy. Prawdopodobnie od front panelu, jakieś zaczepy czy coś. No i mamy tutaj, jeden element jest tu, drugi tu urwany. Tutaj mamy taki rezystor, niestety się wyciągnął z druku, a jest on pomiędzy masą obudowy, a masą wzmacniacza. Naprawdę bardzo ładnie zrobiony wzmacniacz. Jakieś poprawki tu były, widzę, no, ale tak poza tym to wydaje mi się, że jest wszystko ok. Trzeba sprawdzić. I odkurzyć to oczywiście, trzeba sprawdzić to. I możemy w tej chwili się przyjrzeć tranzystorom BD77, 78. Jeden wydaje się z innej parafii. Mówiłem o wymianie pasty, nie ma takiej potrzeby. Mamy podkładki silikonowe. Tranzystory wydają się wszystkie z jednej partii, za wyjątkiem tego tutaj. Jak widzicie, ma inny numer, pozostałe mają ten sam numer. Ale czy był lutowany? Nie był lutowany. Być może fabryce taki założyli. Z rzeczy, które zauważyłem, to ta śruba jest niedokręcona. To jest mocowanie transformatora. Mam wyjęty zasilacz, w sumie transformator. I sprawdzimy jakość tego i nic więcej ruszać tutaj nie będę. Bardzo ładnie odsłonięte od dołu taką plastikową płytką przed zwarciem. No, myślałem, że nie będę musiał tego wyciągać, ale jak widzicie, tutaj jest korozja, więc odkręcę tę płytę i te korozje zakonserwuję. No i muszę z przykrością stwierdzić, że to jest kolejne urządzenie, które znajdowało się w domu palacza. Nie czuć już tak mocno nikotyny, ale osad żółty został na czasie. Teoretycznie to nie jest tragiczny styk, ale warto to wyczyścić. No i wyczyszczone, tam w środku też ładnie. I co? I posmarowane wazeliną, ale punkt, po którym śliska się ta rolka, będzie przysmarowana inną pastą. No i robię pomiar. Włączony. Ciekawe co wyjdzie.
006. No to trzeba poprawić. No i jest w porządku. Poprawione. Styki tego przekaźnika tylko do lekkiego czyszczenia, więc nawet nie są wypracowane. Lekko tylko pokryte nalotem. Przekaźnik uruchomiony na zasilaczu. Styki są czyste. Nawet na trochę mniejszym napięciu go uruchomiłem, żeby sprawdzić przy mniejszej sile przyciągania, czy te styki już łączą. W środku jest odgroda między cewką, komorą cewki, a komorą styków. W razie ewentualnego iskrzenia nie zepsuć cewki. Przy okazji odkryłem uszkodzenie PCB, znaczy ścieżki. Wstawiłem kawałek drutu z końcówki jakiegoś elementu elektronicznego. I ze spokojem jego przekrój odpowiada na pewno tej ścieżce, więc powinno to wytrzymać. Wyczyściłem te zaciski, co prawda tutaj mi się moje opisy pomazały, no ale mamy jeszcze fabryczne, także łatwo do wszystkiego dojść. Sprzęgło tutaj wydaje się być dobre. Smary też już sprawdzałem, teraz trzeba tylko rozebrać potencjometr, czyli tam muszę zdjąć te zaciski i ostrożnie to wyjąć, żeby mi się to nie popsuło. Potencjometr jest czyściutki, więc nawet od regulatorów barwy dźwięku nie będę ruszał. Wszystko to jest prawie nowe. 97 chyba rok produkcji, no to tam dużo, 24 lata. Silnik kręci wolno, bo ma małe napięcie podane. Tutaj mam tą zabrudzoną klejem Elne. Nawet nie wiem, czy mi się uda to tam wsadzić. Te gniazdko mam tutaj coraz gorsze. Dobrze docisnąć. Zobaczcie, jak klej się tutaj rozprzestrzenił. Lubię te oznaczenia, gdzie minus jest zakolorowany na czarno, a plus jest pusty. 976 ohmów. Mamy 1000. Super. To jest jakieś 25% niżej. Nie będziemy robić afery. No i wyczyszczone to, co mówiłem. Stare europejskie oznaczenia plus, pusty prostokąt, minus, zapełniony prostokąt. Nie lubię tych amerykańskich oznaczeń kondensatorów japońskich. Na takich symbolach się uczyłem. Wyczyszczone. Nawet taka szpatułka zrobiona z ekologicznego patyczka do uszu, gdzie to jest papierem. Wystarczy podgrzać do 200 stopni. Wziąłem na przesłuchanie kilka kondensatorów. Jeden mikro na 100 V. Jak widzicie, jeden mikro na 100 V ze spokojem mogę zostawić. ESR jest w normie. Nawet o połowę mniejszy niż zalecany. Pojemność też jest w porządku. Większość kondensatorów, które tutaj jest, jest tak bardzo dobrej kondycji. To są jakieś tam mniejsze ikony. Nie, Rubikony. I nie ma potrzeby wymieniania w sekcji tunera kondensatorów. Ogólnie muszę powiedzieć, że są tutaj bardzo dobre komponenty. I jakość też jest dobra. Myślę, że ten Grundig ogólnie jako firma jest nie do cenienia na naszym rynku. Tu jeszcze tylko trochę to obmieść. Typowe elementy standardowe. Stabilizacja napięcia, jak widzicie. Wszystko wysokiej jakości. Tu Motorola. Tu jakieś koreańskie podzespoły. Kondensatory. Co mówiłem? Rubikona, tak? No, wygnijmy ten jeden, tak, Rubikona. Tu jest jeden Nichicon. Także tuner jest naprawdę złożony bardzo dobrych elementów. Tranzystorki BC500 seria, niskoszumny. Więc myślę, że powinien zagrać na pełnowymiarowych kolumnach. Przynajmniej dobrze. Tutaj jeszcze zauważyłem jakieś mechaniczne uszkodzenie, co też poprawić trzeba ten druk. Na wierzchu nakleję kawałek. To się nazywa włókno szklane. Zaleję to żywicą, żeby ta płytka nie pękała i była stabilna. Na pewno ktoś zapyta, czy to nie zaszkodzi. Przecież te kleje powodują zwarcia po jakimś czasie. Nie.
To jest żywica, z której robi się płytki drukowane. Tak jak to, co tu widzicie, to jest tym roztworem nasącza się papier i to jest prawie ten sam materiał, co tutaj. Jedyną rzeczą, którą tu będę musiał zrobić, to otwór technologiczny, czyli później przewiercić to, bo tutaj jest śruba mocująca nam to do obudowy. Na płytce wzmacniacza mocy nie będę już wymontowywał tych potencjometrów od regulacji barwy i balansu. Sprawdzę tylko ten włącznik, bo z włącznikami, jak wiecie, jest tak, że styki bardzo szybko zaczynają się pokrywać nalotem. Kondensatory są te same co w sekcji tunera. Może te sprawdzę jeszcze tutaj od zasilacza. Ustawimy, sprawdzimy sobie prąd spoczynkowy. Poprostujemy co nieco tutaj na tej płytce. I to będzie wszystko. Gdybym ten wzmacniacz wsadził w inną obudowę, jakieś marki z audiofilskimi aspiracjami, to uwierzcie, nie kosztowałby 200 zł, a kilka tysięcy. Jest dobrze wykonany, no za wyjątkiem tego PCB, ale to w większości w latach 90. takie rzeczy się robiło na takich PCB. Dzisiaj jest nie lepiej, ale myślę, że firma Grundig miała naprawdę dobre projekty, tylko że są niestety niedoceniane. Tak przeglądam się na tym podzespołom, którym tutaj podczas czyszczenia, tym podzespołom, które tutaj są. I to jest przyzwoity poziom. Tutaj są tranzystory serii BC500. To widać. Dobre na końcówce mocy są tranzystory. Może nie jest to high-end, ale jest naprawdę porządnie zrobione. Zobaczcie, te diody są porządnej mocy. Na wtyczkach wszystko jest porobione, tak, że można łatwo to rozmontować do serwisu świetnie. Niechlubną rzeczą są te zaciski, ale większość wzmacniaczy z popularnych z tamtego okresu takie coś miała. I to jest ostatni z włączników, także tylko styki i zabieramy się za pomiar kondensatorów. Nie spotkałem wcześniej w tych przełącznikach takiego białego nalotu. One są niesmarowane, więc myślę, że ktoś prysnął. (4700×40V). ESR nie większy niż 300. Jest dobrze. Pojemność też jest w miarę. Nawet zawyżona pojemność może być. Także kondensator jest sprawny. Sprawdzimy drugi. I wyrywkowo jeszcze Z2. Wydaje mi się, że będzie wszystko ok. To jest tylko 6,5% więcej. Tak z ciekawości sprawdzamy drugi. Powinien mieć podobne parametry. No. I te same wręcz. Nawet pojemność jest w granicach 3%. Super. Mówiłem, Rubikony założone. (220 µA/25V). I 220 na 25V, no, ma połowę tego, co ma dopuszczalne. Oczywiście miałem na myśli ESR. Tutaj mamy 4,7. 4,7. Można powiedzieć, że ten 4,7 jest idealny na 63V. Nie ma co więcej sprawdzać. To są nowe kondensatory dobrej serii. Także moje uznanie dla twórców tego wzmacniacza. Jeszcze raz rzut okiem. Naprawdę świetna konstrukcja, jeżeli chodzi o wykonanie. Patrzyliśmy na schemat, na schemacie też było dobrze, więc spodziewam się dobrego brzmienia. Tak więc złożyłem już tyle. Jeszcze front panel muszę złożyć. To wszystko jest oczyszczone, styki, przełączniki. To też tutaj posprawdzane rezystancje tych styków, tych mikroswitchy, także są dobre. To jest wyczyszczone, sprawdzone, także myślę, że
Jutro sobie złożę to do końca. Dzisiaj cały dzień nad tym pracowałem i jestem nieco znużony tym wzmacniaczem. Tu widzicie, jak to jest zrobione. Wzmocnione, także bez żadnego problemu się trzyma. No, potem tylko pozrywać te naklejki, żeby nie było śladu po ingerencji. No i to wszystko. Pomierzyć, nie wiem, czy będę mierzył. Spacer jeszcze ładnie gra. Tu trzeba tylko ustawić prądy spoczynkowe, a to może być czynność dosyć trudna, bo jest słaby dostęp do tych rezystorów emitrowych. A gdzieś tam widziałem na tych schematikach, jak to, o, tak to się tu ustawia. Prąd spoczynkowy, wzmacniacz niewysterowany. Obciążenie 8-ohmowe, ustawić napięcie wzdłuż rezystorów R551 i R552. To są te duże niebieskie rezystory, czyli emiterowe. Dobrze widzę. Tak. Na 9,4 mV. To sobie zrobimy później. Nie będziemy sprawdzać. Stroić nie będę radia, bo naprawdę bardzo dobrze odbieram, sprawdzę tylko sobie pośrednią. Zapomniałem, że muszę to tutaj pokleić. Także jeszcze chwilę posiedzę, ale to już bez lutownicy, tylko pokleję to tak jak zwykle, czyli kleję do plastiku tutaj krawędziowo, na styk, stykowo. Tutaj wzmocnienie od dołu klejem, żywicą na włóknie szklanym. Tych połamanych elementów było tutaj sporo. Jeden nawet z potencjometru wyciągnąłem. Na razie to wygląda tak. Później nałożę drugą warstwę, ale wcześniej oszlifuję te wszystkie kłaki, które tu widzicie. A to jest tylko po to, żeby to było mocniejsze. Wcześniej to trochę oszlifuję. No wiecie, no ciężko się wycina, obrabia to na świeżym kleju. Musi to swoje odstać, związać. Jest bardzo fajna rzecz. Instrukcja serwisowa mówi, że 9,4 mV, mamy 12, więc na pojedynczym rezystorze, tak jak mam wpięte, muszę przestawić lekko. Było 9,4, przestawiło się na 9,5, no to musi się trochę jeszcze pogrzać ten wzmacniacz. Drugi kanał muszę jeszcze sprawdzić. Tak więc przestawiamy sobie drugi kanał. Trzeba być ostrożnym, żeby jakiegoś zwarcia tu nie zrobić. Trzy i pół. Trochę zmieńmy go. Ale się rozjechały te pod 1,12, w drugim 3,5. Teraz 9,6. 9,4. I trzeba chwilę poczekać. 9,7. No płynie trochę ten prąd. Więc trzeba go cofnąć. Będzie dalej płynął, czyli znowu cofamy. To jest taka żmudna robota. Na razie niech sobie tak się wygrzeje na tym prądzie i zobaczymy, co będzie dalej. Drugi kanał ponownie sprawdzony, 9,4. Kontrola po czasie prądu spoczynkowego, no trzeba po godzinie, trzeba dwójkę nieco skorygować. Jedynka waha się tam
I to jest prąd spoczynkowy, 20 mA, taki powinien wynosić. To jest napięcie na rezystorze 0,47 Ohma. Tranzystory mają około 30 stopni, więc jest dobrze. To jest ten błąd paralaksy, o którym mówiłem, dlatego nie świecę prosto w tranzystor, tylko lekko nad nim. No. Prąd 9,4. Producent podaje Total Harmonic Distortion at nominal power minus 1 dB, czyli przy mocy znamionowej minus 1 dB. Wtedy mamy 300. Ja nie mierzę przy mocy znamionowej, na razie mierzę tylko przy mocy 1 W. No i mamy 300, 1/100 poniżej 1/100 zniekształcenia. Dobra, robimy szybko, bo nie chcę mi się, że tak powiem, uszkodzić wzmacniacza, przegrzać go. Mamy pomiar 1 dB mniej. No i możemy odczytać zniekształcenia na skali, gdzie jedynka jest na końcu, jest 0,23. Dobra, tutaj, tu widzicie tłumik, 1 dB mniej, 0,23 jest więcej, jeżeli podają, bo podają przy nominalnej mocy harmoniczne 0,03, a my mamy 23. No. Może to wynikać z błędu pomiarowego albo ze zniekształceń tego źródła, ale bardziej podejrzewam zniekształcenie tego źródła. W każdym razie nie są to jakieś drastyczne zniekształcenia, więc uznaję, że jest ok. Przy 1 W wyszły bardzo fajnie. Sprawdźmy sobie moc wyjściową. 19 V. Podpiąłem się pod wejście gramofonowe, żeby sprawdzić. I działa. Sporo, 50 W. Zastanawiałem się nad tymi rysami. Nie będę tego szlifował do czystego metalu. Zrównam tak, żeby było ok. Ponieważ farba podkładowa, którą tu położę, mi troszeczkę wypełni te rysy. I potem czarną farbą matową na wierzchu i powinno być ok. Podkład na budowę położony. Pierwsza warstwa lakieru nałożona. Teoretycznie powinien być matowy. Takim lakierem. Jest mega twardy. Twardy, szybko snący lakier. Do malowania oraz odnawiania obręczy kół i kołpaków. Więc jak na koła i kołpaki, to spokojnie się nada na coś takiego. Tu mi się niestety zaciek zrobił i będzie trzeba przeszlifować papierem i jeszcze raz przemalować. Pomalowałem to drugi raz, zaciek się zrobił, musiałem przeszlifować i powiem Wam, że ta farba schodzi dużo gorzej, jeżeli chodzi o usuwanie jej papierem ściernym, aniżeli farba oryginalna, czyli ta proszkowa, która tu była. Także myślę, że to już będzie odporne na zarysowanie. Rzadko oceniam brzmienie sprzętu, funkcjonalność szybciej. Jest to bardzo fajne urządzenie, typowe dla lat 80. z tym designem płyty frontowej, czołowej. Brzmienie jest poprawne, tuner świetnie się stroi, działa poprawnie wszystko. Jest to dobra alternatywa dla naszych polskich unitrowskich wzmacniaczy. Na pewno będzie grał lepiej niż na przykład Eltra 360 ATS, która jest zrobiona na TDA 1514A. Tuner tutaj się świetnie wstraja, dobre brzmienie ma. Zakres cenowy 150 zł za nieserwisowany do 300 zł za serwisowany. To jest dobry zakres cenowy dla takiego urządzenia, zwłaszcza że jak widzieliście po schemacie, to jest świetnie rozwiązana końcówka mocy. Trzymajcie się.